Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Dziwur. Przestań gadać do ucha, kobieto. Witam was w kolejnym odcinku Serc z Kamienia. Lecimy przed siebie, jesteśmy w tej chwili w domu aukcyjnym Borsodych i rozpoczynamy nasze działania tutaj. Zrobiłem sobie mały research, jeszcze nie poszedł poprzedni odcinek na kanał, nagrywam zaraz po sobie. Zresztą widzicie ten t-shirt, chociaż nie sugerujcie się, ponieważ czasami po prostu ubieram coś na nagranie, potem ubieram to tego samego, znaczy kolejnego dnia, bo mi to po prostu pasuje. Nie wiem, nie oceniajcie mnie, dziwne. Niektóre ubrania po prostu lubię w nich nagrywać. Anyway, sprawdziłem sobie zadania poboczne w Sercach z Kamienia i niestety zawiodłem się, ponieważ nie ma ich za wiele. Dużo z nich jest takimi pierdołami troszeczkę w stylu idź do zniszczonej wieży, tam znajdziesz notatkę, otwórz skrzynię, zabierz skarb. Nie jestem pewien, czy są tutaj jeszcze jakiekolwiek ciekawe zadania, które moglibyśmy wykonać, jak na przykład to bez śladu z tymi kanibalami. Dlatego, no cóż, nadal jeżeli mi podpowiecie jakieś, to zerknę i spróbujemy je wykonać, jeżeli mają jakiś ciekawy plot albo ciekawą nagrodę, ale na razie skupimy się na misjach głównych, ponieważ aukcje czekają do wygrania i przeprowadzenia. Powiedzieliście mi też, że jest tutaj okazja na zdobycie chyba jakiś mieczy cechu żmii od którejś tam kobiety, więc zobaczymy, co nam się uda tutaj ogarnąć. Twarzy panu w siwych włosach. O, dziękuję, mam je całe życie prawie. Co my tutaj będziemy mogli zrobić? Mamy tutaj parę osób do obgadania. Usiądź, kiedy będziesz gotowy. Nie, zdecydowanie siadać nie chcę, zapoznajmy się ze wszystkimi. Ten jest chyba tym, który wygrał dużo hajsu w gwincie. No a jeżeli będzie coś do wygrania w gwincie od niego, to wiecie, że wygramy. Patrzcie go, jaki cwaniak. Na dupeczki patrzy. Hilbert, kopelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivii. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam, masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Proszę, proszę, jaki ladies man. Mam rację? Słucham. Talia, którą grasz w gwinta. Nilfgaard, dobrze mówię? O Jezus Maria. Skojatel? Pudło. Moja ulubiona talia to Skojatel. No tak, nie ma to jak przejąć inicjatywę. O Jezus Maria. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. Nie przegrałem jeszcze ani jednego meczu. No, do aukcji jeszcze chwila, więc tętego, może partyjkę? No dobra, ale o co gramy, kolego? Dobra, czemu nie? Pokażmy mu, gdzie jest jego miejsce. Nie będę się zakładał za większe pieniądze, ale środkowa stawka niech będzie. Skuszę się. Świetnie, to rozkładam karty. No rozkładaj oczywiście karty. Geralt, pozwolisz na chwilę na bok? O cholera, coś się więcej tutaj dzieje. O co chodzi? Widzisz, jako że zaaranżowałem wasze spotkanie, sugeruję, żebyś w wypadku wygranej odstąpił mi 10%. Wiesz, za pośrednictwo. Wow, 12,5 korony, powiadasz. Sobie przedstawić. Jednego się nauczyłem w tym fachu druhu. Pieniądz nie śmierdzi. No, to jak będzie? Cóż, no nie bez powodu jest bankierem. Niech będzie! Nie! Jestem pod wrażeniem twojej obrotności, Wime. Ale mimo wszystko nie. Bez urazy. Spokojnie. Jestem krasnoludem i bankierem. Mam grubą skórę. Jezu, opcję wybrałem. Wybacz, Vivaldi. Chciałem się z nim podzielić. To nie są wielkie pieniądze i może trochę racji ma, chociaż z drugiej strony moja wygrana to moja wygrana. Więc czemu miałby na tym łapy położyć? Sam zaoferował, że mnie przedstawię. To nie tak, że ja go prosiłem i on teraz prosi o jakąś, wiecie, rekompensatę. Nie wierzę. To niemożliwe. Musiałeś oszukiwać. Rzuciłeś na mnie urok. Dobra, bez takich. Oj, uważaj, co mówisz, Hilbert. Bo jeszcze Geralt będzie się domagać satysfakcji. Ty mu ją zapewnij, kurduplu cholerny. Sknero, ty brodata! Proszę, proszę. Następna pożyczka będzie na wyższy procent. No widzisz, Vivaldi, nie ma za co. Załatwiłem ci jednego knura, który będzie miał tutaj tylko potem problemy z samooceną. Proszę, cebula, suszone owoce, cebula. Same piękne zdobycze. Dobra, tutaj ty. Mamy hrabinę, z którą możemy pogadać. Wydaje mi się, że hrabina może mieć coś ciekawego. Ale zobaczmy jeszcze pozostałe. Dzisiejsza aukcja będzie wyjątkowa, mili państwo. Okej, to niewiele mi mówi. Zamożny mieszczani. Jakieś takie pierdołowate te osoby, które tutaj się znajdują. Możemy sobie Oxenfurt pooglądać, piękna deszczowa pogoda, wygodne, takie przytulne wnętrze, oświecone oświetlone świecami. No to jest po prostu idealna okazja, żeby sobie tutaj poaukcjować jakieś super drogie rzeczy. Patrzę tutaj na opcję pogadania z jakby większą ilością szlachciców, którzy się tutaj znajdują, ale szczerze mówiąc nie widzę takiej możliwości. Tylko ci, którzy mają imiona, są warci gadania. Pogadajmy z Jaromirem, znawcą sztuki.
Jaromir, możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt z Rivii, Wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane, Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszę nimi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Cóż za profesjonalne wyzwiska. Dobra, let's go. Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę. Ale tak, coś tam wiem. Ambitna odpowiedź. Przekonajmy się. O Jezus. Będzie mi quiz robił, nie! Tego teraz naprawdę nie potrzebuję, bo się zbłaźnię. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Vanderhuja. Chuja. Ale nie odróżni ich od landshaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja, mistrza z Mariboru? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to powiedzieć, czy strzelać? Wiecie co? Patrzy na mnie ten kupiec. Zresztą mam wrażenie, że on był bardzo w tego kupca wpatrzony. Być może to to, być może to jest to najbardziej wartościowe dzieło, które się tutaj znajduje. Nie wiem. Chyba sobie strzelę. YOLO, tak dla zabawy. Wiem jedną rzecz, którą przeczytałem w necie. Czy to spoiler, czy nie? Nie wiem. Sprawdzałem, jak doprowadzić do misji pobocznych i wylicytowanie drugiego obrazu, który będzie na aukcji, doprowadzi do jakiegoś mojego zadania pobocznego. Czy to ten? Nie wiem. Spróbujmy. Totalny strzał. Pytanie. No przecież, że ten kupiec z perłą. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. Nie mówcie mi, że trafiłem. Nie, nie mówcie mi, że tak szczęśliwy dzisiaj mam dzień. Halo? Wybacz te impertynencje. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Rogha. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Proszę, proszę. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. Może tutaj było gdzieś wcześniej wspomniane, że na przykład ten Vanderhuj robił portrety, a to jedyny portret wśród tych wszystkich, ale nic takiego. A, nic takiego. Naprawdę? Szkoda. No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Cóż, Vivaldi, przykro mi, ale pieniądze rządzą się swoimi zasadami i nie będę innym zdradzał tajemnic, jak zarobić ich więcej. Założę się, że ty też się taką tajemną wiedzą nie dzielisz, tak więc nie będę ci zdradzał tajemnicy, którą poznałem, ale kurwa, co za fart, nie, jakby nie jestem pewien, coś przedtem padało na temat tego Vanderhuja, ale czy to było powiedziane, jakby no, Vanderhuj olej na płótnie. Wątpię, żebym mógł to sprawdzić wcześniej, zanim zagadałem z tym typem, chociaż potencjalnie, nie, no nie mógłbym. W każdym razie, mam mocnego farta, bardzo niewiele tutaj było jakiejkolwiek dedukcji. Naprawdę miałem wrażenie, że on się patrzył na ten obraz, więc Vanderhuj ewidentnie był jakimś niesamowicie poszanowanym malarzem, więc on zwracał na ten obraz niezwykłą uwagę. No ale dobra, Van Rogha obraz trzeba wylicytować, kupić i to zapewne będzie ten, o którym jest mowa. Drugi w kolejności, więc mamy plan na aukcję. Hrabino, witam cię serdecznie. Witamości, hrabine. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivii. Wiedźmina ze Szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Och, proszę! Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką Wiedyminaliów. Wie czego znowu? No wszelkiej właśnie. Maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku,
medalionów. Okej. Skąd ta pasja do wiedźmiństwa? Można zapytać, skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworów? Mamy miłe skojarzenia. Z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza wiedyminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze szkoły wilka. Z roku 1234. Klasyk. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes. A ja potrącę sobie skromne 5% opłaty manipulacyjnej. Jebaniutki, naprawdę. W każdej chwili szuka okazji, żeby cokolwiek zarobić. Rzeczywiście. Grosze nawet. W manipulowaniu nie masz sobie równych, Vime. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandlujmy. No dobra, proszę, proszę, mamy tutaj schemaciki, moi drodzy. A nie, to nawet nie tylko miecze, to jest zbroja cechu żmii. Jaka w ogóle jest ta zbroja? Pancerz, obrażenia, znaczy pancerz, odporności. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za schemat, ale mam trochę gotówki, którą mogę sobie pooperować, więc wiecie, wiecie co? Wiecie? O Jezus, ale nie, aha, dobra. Dlaczego 197%? Czy to jest ta opłata manipulacyjna? 97% drożej powinno kosztować trochę mniej, ale dobra, wiecie co? To jest jedyna okazja, żeby zdobyć te schematy. Nie wiem jakby, czy ta zbroja jest w ogóle sensowna, ale nie będę się ograniczał. Kupuję wszystko. To właściwie jedyne rzeczy, jakie ma na sprzedaż, tak więc obkupiłem ją do zera. No i spoko. Mam schematy, których inaczej bym nie zdobył. Trochę na nie wydałem, ale nie robi mi to większej różnicy. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie. Ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Ha. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. A, zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? O, zamieniam się w potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? To trochę rasistowskie. Dobra, niech będzie. Żaden problem. Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Do zobaczenia za chwilę, Vime. Hrabina powiedziała, że ma jakieś miłe wspomnienia z młodości związane z wiedźminami, więc zastanawiam się, czy nie są to przy okazji pikantne wspomnienia, a ona sama wyciąga erotyczną wręcz przyjemność z oglądania Wiedźmina w pracy. Dlatego też te widemalia kolekcjonuje. Rozlane wino i nic więcej. Poleciała w chuja! O, chce mnie przepeklować jak nic, chce kolejne pikantne wspomnienia wytworzyć, mówię wam. Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Ogląda mój tyłek. Albo chciała się Vivaldiego pozbyć. Nie ma. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja... Bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemira? Tak, coś czułem. Trochę od pana niższy. Dlatego tak sobie szeni szkołę wilka. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? O Jezus Maria. O, nawet nie mogę jej okłamać, żeby jej nie niszczyć życia. Wolno spytać. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć, co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale chyba jestem to panu winna. Najpierw ją uratował, zimą potem przepeklował. Zimą 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał wiedźmin Wesemir ze szkoły wilka. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenia, od razu coś zaiskrzyło. Więc wysłałam mu liścik przez guwernantkę. Potem przychodził po kryjomu, noc w noc. Aż któregoś razu ojciec coś usłyszał. Wesemir musiał uciekać. Nie zdążył nawet zabrać zbroi.
A, więc to był początek słynnej kolekcji. Tak, ale i koniec naszej miłości. Ojciec wystawił za nim list gończy. Mnie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł młodo, zostawiając nie lada fortunę. Jezus Maria! Tak, żyje wspomnieniami. Przewalone życie hrabiny. Cieszy się, że mąż umarł, zostawiając jej pieniądze, ponieważ ona spędza całe dnie śniąc o tym jednym wilczym bolcu. Myślała o Wesemirze, kiedy kochała się z mężem. Obawiam się, że mam złe wieści. Och! Szkoda. To mogłaby być ciekawy ending dla Wesemira. Umarł chociaż jak Wiedźmin? Oj, jak największy z Wiedźminów. Nie, jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Bez przesady. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć, że jest, jak jest się starym i bogatym, to można się mówić. To można mówić, co się chce. Takie już przywileje bycia starym i bogatym. Osobno, a jak to połączyć, to już w ogóle. No dobra, gdzie ta moje misje? Pozostaje tylko i wyłącznie czekać na rozpoczęcie aukcji. Aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę widział. Tak, Vivaldi, w twoim przypadku to obowiązek. Być z przodu. Czujesz, Geralt, to zapach pieniądza. No dobra, zobaczmy w takim razie, co zdobędziemy. Jestem pokuszony, żeby kupić wszystko, tak długo jak będzie mnie tylko na to stać. Jak wiadomo, to aukcja, na której są bogacze. Słuchaj, kupujący bogate rzeczy. Zapomniałem spytać, jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet? Będziesz licytować? Trochę się wypłukałem, jeżeli chodzi o te schematy, ale jeszcze mam jakieś zapasy. Na czarną godzinę. Jeśli tylko pożyczysz parę stów, pewnie, że będę. Pewnie, że będę. Jak już mnie tu przemyciłeś, to grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. Ha! Wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Nie wiem, jakie rzeczy tu będą, ale wiem, że okulary magistra muszą być Szanowni moje. Szanowni państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni państwo, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb. Czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Dajemy 200, kto wie. Jegomość o białych włosach daje 200. Czy słyszę 250? 200 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz jest hrabina Mignol, daje 250. Kto da 300? Taka jesteś, hrabino, lecimy dalej. Nie będę się ograniczał. Jest, mamy 300 po raz pierwszy, po raz drugi. Czy ktoś daje 350? Nie mam pojęcia, czy cokolwiek warty jestem ptak. Trzeci! Pozycja numer 1, tajemnicza mosiężna figurka, sprzedana jegomościowi o białych włosach. Tak się gapi na tego Vivaldiego, co jest? Pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Roga. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. Bierzemy. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? Momencik. Dobra, wybaczcie, telefony, telefoniszcza. Wracamy do licytowania. 20 po raz pierwszy, po raz drugi,
Po raz trzeci! Sprzedane! Obraz Van Rogha Gwiaździsta Noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Ten malowniczy snob wydaje mi się mówił, że on tak ze trzykrotność tej ceny mi za to da, ale kurde, 60 koron, co to za... Numer 3. Co to, proszę to państwa, jest rarytas. Za zysk? Istny biały kruk, okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Nie mogą na miejscu wytrzymać. Niegdyś własność słynnego, płatnego zabójcy, magistra. No i nie ma wątpliwości, cena będą moje. 200 koron. Kto się skusi? W dupie mistrz mam to, ile będę musiał za nie dać. Daje 250, kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Ale dzikie nazwisko. Po raz drugi... Nie, kolego, 350, nie będzie tak łatwo. Niesamowite. Proszę państwa, dżentelmen o białych włosach daje 350. Czy ktoś przebije tak hojną ofertę? 350 po raz pierwszy. Proszę, jakie laseczki pod wrażeniem mojego majątku. Bezcenne okulary wędrują do dżentelmena. Siema mała, nasmarować cię koronami. Niechże panu służą. Ja mam okularki. Ekscytująca aukcja. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. Nie dość, że króciutka ta aukcja, to jeszcze jakby strasznie szybka. Przygotowuję się na ten bankiet. Dłużej bym wdupcał te ryby, które tu są rozłożone, i kiełbasy, niż licytował cokolwiek. Geralt, patrz, jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Trzeba zarezerwować rozmowę z nim, bo jak ktoś inny ją zużyje, to będzie po nas. Inaczej go nigdy nie złapiemy. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Halo, gruby! Nie bądź taki niemiły, ale zyskałeś na mojej obecności... Ale zyskałeś na mojej obecności. Zostawiłem tu ładnych parę koron. Kupiłem wszystko. W przeciwieństwie do Vivaldiego, dla mnie liczy się coś więcej niż tylko zarobek. Mój dom aukcyjny jest przede wszystkim miejscem spotkań elity. Nie muszę ci chyba mówić, że mutant włóczęga niezbyt do niego pasuje. Mutant włóczęga, łysy, ja świat uratowałem, prawie. Zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie dom aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Nie masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Geralt. Dom aukcyjny założyło dwóch braci. Ojciec Horsta i wuj. W tym pokoleniu... Jestem ja i tylko ja. Więc przejdź do rzeczy teraz. To komplikuje trochę sprawę. No dobra. Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Demon mi powiedział. Spokojnie, przecież... Skąd? No dobra, od Olgierda herbu... A dobra, jolo. Od Olgierda herbu Everett. Mówi ci to coś? Mówi. Straż! Wyprowadzić Wiedźmina! I więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Okej, dzwonimy do hierarchy. To było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Trudno, rozumiem. Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Sytuacja zrobiła się gorąca. Sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Co za wredny chuj, jaki pyszałek. Zdecydowanie się uważa za elitę i uważa swój dom za miejsce święte, więc niech mnie w dupę pocałuje. Tyle mu mogę powiedzieć. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Spróbowałbyś ich nie oddać. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. To ja w takim razie... Chętnie rozruszam kości. Wasz mości też spuszczę sromotny wpierdol. A przynajmniej zrobię wszystko, żeby do tego doszło. Raz, dwa, ła!
Ja pierdolę, walnąłem mordą prosto w tą barierkę. Coś straszliwego się tu stało. Dobra, uwaga chłopaki. Kontra będzie, panato. Ojej, silny. Bang. Dobra, chłopaki, poczujecie smak mojej pięści. Tyle mogę wam powiedzieć. Atakuj. Silny. Proszę, ale z jakim ja obrotem to zrobiłem. Dobra, widzę, że niestety to jest w pełni legalna walka na pięści. Nie mogę tutaj żadnego znaku użyć. Ej. No, bij, Geralt. Dobra, tutaj jest. Redonia! Świetnie, potrafisz powiedzieć coś innego? Aj! Dobra. Tylko tutaj uniki, uniki, uniki. Czy ja mogę jaskółkę wypić? Nie, nie mogę jaskółki wypić. A szkoda. Oj, ty umierasz? Znaczy, ty padasz? Świetnie, udało mi się. Czasami ten czas reakcji po skontrowaniu jest jakiś taki dziwaczny, skasztaniony. Dobra. Ej, oj! Silny! Silny atak wchodzi od razu. Co tam Wacław, Mirosław i inne cławy? Fajnie się spuszczało w pierdol? Mam nadzieję, że nie. Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza. Ale prawo nie stanowi kiedy. Więc trochę sobie poczekacie. Ale z ciebie zimny chuj, Geralt. Podoba mi się to. Jestem wielkim fanem. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Fajna nie rymowanka. Jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie wiem, czy można być bardziej podejrzanym niż ten typ. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Ale się nikczemnie zrobiło. Podoba mi się to. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca, a Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź hadezielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. Zielarz pod Oxenfurtem to był też ten niziołek, który generalnie raczej woli mnie teraz nie oglądać, bo nie zamordowałem kanibali, co zjedli jego ucznia. Bezsensowny powód, żeby się na mnie gniewać, jeżeli mnie spytacie. Idź do domu zielarza. Gdzie to będzie dokładnie? Czy to będzie ten dom zielarza? Tak, to jest ten dom zielarza. Nawet płotka jest tutaj dalej zaparkowana. Ajajajajaj. Dobra, ale mamy teraz ważniejsze rzeczy do roboty. Mamy okulary do założenia. Kadzielnica to jedno. Mam tutaj... Nie wiem, czy... Aha, bo mi oddali... To musiał być piękny widok. Jako uczestnik aukcji musisz zdać nam wszystkie bronie. I w tym czasie Geralt wyjmuje z kieszeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a tak z 13 mieczy w chuj bełtów. Normalka. Dobra, gdzie są moje okulary, moi drodzy? I teraz wyglądamy zajebiście. I to jest look, z jakim można się teraz po sercach z kamienia poruszać. To mi się podoba. Horst Borsodi. Mamy też ten obraz. Wydaje mi się, że ten obraz mógł nam zrespić nowe zadanie. Kolekcjoner. Sprzedaj obraz Van Roga nowigradzkiemu księgarzowi Markusowi Hodgesonowi. Cóż. Myślę, że pójdziemy sobie w takim razie do pana Hodgesona. Aukcja zakończona. Aukcja zakończona, powiedziałbym, całkiem sporym sukcesem. Kupiliśmy wszystko w pierwszej części, a potem brutalnie wywalono nas na pysk i spróbowano pobić. Oczywiście pobicie nie do końca wyszło, ale myślę, że ja wyszedłem całkiem zadowolony. Wiemy, że ten cały dom Maksymiliana Borsodiego to jest bardzo gorący temat, tak więc... O, coś jest na rzeczy. A dziwaczny, ciemny typ spod ciemnej gwiazdy w ciemnym ubraniu i z ciemnym głosem zdecydowanie może nam w tym pomóc, a przynajmniej sprawia takie wrażenie. Panie Hodgson, mam coś dla pana. Interesują cię księgi? Nie wyglądasz na uczonego, ale mam też takie z rycinami. Dobra, żebym ci tego czepka z głowy nie zerwał. Razem mam ze skórą. Obraz do sprzedania. Winszuję, ale czemu przychodzicie z tym do mnie? Bo to obraz Van Roga, a wy podobno... Van Roga? To kupuję! Zaraz, zaraz, gdzie moje pieniądze? Gdzie moja portmonetka? Nie dużo tego. To dołożę jeszcze taki fant. Inny Wiedźmin kiedyś dał w zastaw i nie odebrał. Getan chyba się nazywał. O, ciekawe. Getan. Dziękuję. Co takiego dostałem, chciałbym się dowiedzieć. Czy może będę musiał szukać po ekwipunku? Okej, ile... 500 koron, nieważne! Dałem 20, dostałem 500. Zakonserwowane trofeum z Charleya. Oh boy, dobra, zadanie wykonane. Gdzie to trofeum? Czy to jest po prostu w moich trofeach tutaj wymienione też? W tych płotkowych rzeczach? Nie. Chyba wleciał mi do mojego głównego ekwipunku w takim razie. Nie. Gdzie to cholerne trofeum zakonserwowane?
w jakichś tam różnych rzeczach, fabularnych rzeczach? Gdzie to się schowało? Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, rozkminimy to później. Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Była mowa o tym, że znajduje się... O, tutaj mamy płatnerza, do którego mogę pójść. Kupiłem tego całego ptaka mosiężnego, czy z czego on tam był wykonany, nie jestem do końca pewien. Tak więc podejdziemy sobie do płatnerza, którego tutaj oznaczyłem i spróbujemy rozebrać ten obiekt, ponieważ inaczej raczej nie dostanę się do tego, co się w środku znajduje. On powinien chyba tutaj dać sobie z tym radę. Tararara, pokaż mi swoje towary, nieważne, przewiniemy się na inną zakładkę. Rozbierz na części. Teraz gdzie będzie ta cała sowa? Maska Uroborosa, o, zostanie z niej pęknięty tylko kawałek drewna, bo już nic tam w niej nie ma. Dobra, ksenoglozy i tak dalej. Gdzie to jest? Tutaj! Testament hrabiego Romili i zdobiony klucz, haha! Czyli jednak było tutaj coś ciekawego. Dobra, rozbierz na części. Proszę, proszę, jak zajebiście. Dobra, wychodzimy w takim razie z interfejsu tego handlarza, odpalamy ekwipunek i czytamy to, co tam dorwaliśmy, bo to może być coś bardzo ciekawego. Gdzie ten testament? Tutaj są księgi. To będzie testament? Nie, redański Glade. Tutaj. Testament hrabiego. Robercie, mój synu, jeśli otrzymałeś figurkę, to znaczy, że twój ojciec opuścił ten padł łez. Wiem, że od lat nie kontaktowaliśmy się ze sobą, ale niech zawartość skrzynki, do której klucz otrzymałeś, wynagrodzi ci choć trochę... Ten stracony czas. Skarbczyk znajdziesz w podziemiach naszej rodowej siedziby, zamku Arnskrone. Twój kochający ojciec, hrabia Walter Majar Romili. Proszę, proszę. Rodzinne skarby i będziemy mogli położyć na nich łapska, ponieważ jakoś do tego doszło, że niestety kolega nie trafił na tego ptaka. Przeszukaj ruiny zamku Arnskrone. Gdzie to się dokładnie znajduje? Gdzieś tutaj? No oczywiście, że wszystko jest w północno-wschodniej części mapy. Moi drodzy, zatem na początku kolejnego odcinka prawdopodobnie się tutaj wybierzemy. Jest krótszy, ale tak jak mówiłem, trzeba się krótszych spodziewać. Takie mamy czasy teraz. Zobaczymy, co się tam znajduje, a potem cóż, pójdziemy do zielarza i będziemy działali w naszym nowym szpiegowskim planie zdobycia domu Borsodich. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapy w górę. Ja uciekam. Pa, pa.